sobotę druga Liga Kobiet rozpoczęła sezon. UKS Jedynka Siewierz rozegrała swój pierwszy mecz w tych rozgrywkach na własnym boisku. Myślę, że taki mieliśmy okres wystarczający na to, żeby się przygotować do tego sezonu. No wiadomo, zdarzały się jakieś mikrourazy, drobne, ale to tak pojawiały się w trakcie tego okresu przygotowawczego. Teraz troszeczkę to się wyprostowało i myślę, że dziewczyny, mimo tego, że mają oczywiście coś tam do poprawienia jeszcze, ale no dzisiaj dadzą na pewno z siebie wszystko, także taka obietnica w szatni była, także zobaczymy, co będzie na boisku. Pierwszym rywalem na drodze ligowych zmagań była STS Sandecja Nowy Sącz. Na pewno to jest zmieniony zespół, tak samo jak nasz. Połowa zespołu odeszła od nas, tam z tego co wiem również, troszkę odmłodzony zespół, ale czasami to jest atut. Zobaczymy, no. Myślę, że będzie ciekawe widowisko. Ja lubię takie mecze, gdzie się coś dzieje. Mimo tego, że może być to zespół młody, może mniej doświadczony od nas, ale ważne, żeby była walka i myślę, że my tą walkę wygramy dzisiaj. Przez cały mecz walka była bardzo zacięta. W drugim secie siewierzanki przegrywały 10 punktami, ale nadrobiły stratę, jednak dogonienie rywala nie pozwoliło im wygrać seta. Ostatecznie przegrały mecz 2-3 po heroicznym boju w piątym secie. Już w środę wyjazdowy mecz w Sędziszowie Małopolskim i walka o kolejne punkty. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach.